Kaliszu rozegrano międzynarodowy otwarty turniej kajak polo, będący jednocześnie czwartą edycją Pucharu Polski. Organizatorem turnieju było Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, a miejscem zmagań Zalew Pokrzywiński, koło miejscowości Szałę pod Kaliszem. Mamy Litwę, mamy Węgrów, mamy trochę Czechów w naszych reprezentacjach, bo kajak poliści to taka jedna wielka rodzina, że czasami Czesi grają w naszych zespołach i odwrotnie, i Polacy u nich. Przeważnie my jeździmy do Pragi i mamy odwzajemnione te wizyty. No ja jestem szczęśliwy, bo pogoda nam się ułożyła super, także mamy ponad 200 tutaj kajakpolistów, zresztą takie przepiękne zdjęcie wczoraj zrobiliśmy na akwenie Szałek, który pokazał swoją całą piękną twarz. Udział w imprezie wzięły czołowe polskie ekipy, a także goście z zagranicy. Rywalizowano w kilku kategoriach wiekowych, a turniej trwał ponad 20 godzin. Aż w trzech kategoriach triumfował czołowy polski klub kajak polo Powiśle Warszawa. Ekipa ze stolicy nie wygrała jedynie w kategorii juniorów, w której triumfowali gospodarze imprezy z Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. To ogromny sukces młodego kaliskiego zespołu, bo zawody miały rangę czwartej rundy Pucharu Polski. W meczu finałowym KTW wygrało z Trakiją z Litwy 3-2. No, zabawa jest przepiękna, ja się cieszę, no, mamy dzisiaj tu ponad 200 zawodników z całej Polski, także no, są zadowoleni. Tu mamy akurat taki teren, że mieścimy spokojnie tę drużynę, myślę, że byśmy zmieścili z 500 osób na tym naszym terenie i do tego zmierzamy, panie redaktor. Chcemy rozwijać kajak polo. Jesteśmy jakby jednym klubem w Wielkopolsce, który prowadzi trening młodzieży. Dodatkowo tam są dwie drużyny w Poznaniu, ale już to kajakpolistów dorosłych, już takich po prostu, którzy grają jakby w lidze, bo taka również jest. No mamy sporo zawodników w kadrze narodowej. Myślę, że jesteśmy liczącym się zespołem kajak polo w Polsce. W oglądanym spotkaniu finałowym pierwszej dywizji, czyli seniorów, spotkały się Team Poznań i Powiśle Warszawa. Był to praktycznie rewanż za ubiegłoroczne zawody, które wygrało Powiśle. W drużynie Poznania występowali byli reprezentanci Polski, którzy bardzo dobrze prezentowali się w turnieju. Już na początku meczu Powiśle objęło prowadzenie po celnym strzale Janusza Buliry. Poznaniacy cały czas atakowali. Znakomicie grał Jakub Maślak, który był trudny do upilnowania dla zespołu z Warszawy. Jakub Maślak zdobył w tym spotkaniu dwie piękne bramki. Jednak to nie wystarczyło, aby wygrać z Powiślem, które cały czas prowadziło. Ostatecznie Powiśle wygrało z Teamem Poznań różnicą dwóch bramek 4-2. Decydujące trafienie zadał pochodzący z Kalisza Mateusz Donard. Wygrywa Puchar Polski w Kaliszu. Najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowe medale, puchary i upominki. W pierwszej dywizji zwyciężyło Powiśle Warszawa przed Teamem Poznań i UKS-em Set Kaniów.